Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj środa, środek tygodnia, tygodnia dość burzliwego na rynkach, o czym zaraz powiemy. Dużo się dzieje, niektórzy mają wrażenie, że się wszystko odwróciło, tak? Także już nie ma wirusa niby, nie ma niczego złego, jest tylko hossa, wzrosty, ryzykowne aktywa i tak dalej. Ja zaraz powiem, w jakiej być może się znajdujemy fali wzrostowej w takiej sytuacji i co z tego może dalej wyniknąć, jak można się zachować, na jakie instrumenty warto zwrócić uwagę. Także pozostańcie z nami teraz przez jakieś 15 minut i zaczynamy dzisiejszy program Świat Walut. Na początek, jak zawsze, pokażę Państwu to, co Wam przygotowałem, czyli naszą magiczną tablicę z wątkami, tak, które sobie dzisiaj poruszymy. Dzisiaj będzie trochę mniej niż wczoraj, ale będą, tak powiem, bardziej dogłębnie być może przestudiowane. Po pierwsze, co tak naprawdę się dowiedzieliśmy w temacie koronawirusa, a czego jeszcze nie wiemy? Właśnie punkt drugi, czy mamy psychologicznie schemat fali B. I zaraz powiem, o co chodzi z tą falą B. No i temat na dzisiaj, które być może są warte uwagi, to dolar jen, funt dolar i euro do dolara. Jeżeli są jakieś inne pytania, tak, to wczoraj robiłem tutaj jednego z Państwa dolara kanadyjskiego, to proszę dawać znać, proszę pisać na Facebooku bądź na YouTubie pod filmem, że chcecie jakąś parę walutową, żebyśmy sobie omówili, tak powiem, poza tym głównym wątkami, które Wam codziennie przygotowuję, więc można śmiało dawać znać. W temacie koronawirusa, co my już wiemy? Tak, po pierwsze, jedyne, co się pojawiło dobrego, to, że nieco nam wyhamowała dynamika nowych przypadków zachorowań oraz to, że mamy statystykę mówiącą, że jest więcej przypadków wyleczenia z koronawirusa N19-NCV niż przypadków śmiertelnych. To są takie dwa elementy, z których można coś tam ewentualnie prawie wykombinować. Natomiast na tej bazie oczywiście nie wykombinujemy sobie tego, co widzimy na rynku, czyli tego hura optymizmu, tego, że rynek no nie patrzy już na ten za bardzo, co tam się dzieje w Chinach. Rynek wierzy w to, że decydenci globalni po raz kolejny wykażą się tutaj dużą aktywnością. Mówię o tym chociażby, co zrobił właśnie chiński bank centralny w poniedziałek, co zrobił wczoraj, czyli te pompowanie pieniędzy przez transakcje reverse repo, potężny zastrzyk pieniędzy, tak jak powiedział, chińska wersja QE w dwa dni, czyli dość ambitnie. No i dzięki temu ten strach przed koronawirusem się nam zmniejszył. Dodatkowo rynki oczekują właśnie tego, że jakaś przełom się pojawi w temacie właśnie kulminacji zachorowań na koronawirusa w najbliższych tu dniach i też po cichu oszukują tego, że chińskie fabryki wznowią produkcję od weekendu. To jest kluczowy element, tak? To jest takie oczekiwanie po cichu, że coś się może wydarzy, że jednak w Chinach się wszystko ładnie wyciszy. Natomiast na razie nie wydarzyło się nic, czyli nie ma w tym momencie, o tej porze, czyli 12.54, 5 lutego, nie ma informacji, że fabryki chińskie na pewno wznowią produkcję po 8-9 lutego. No właśnie, jeżeli nie wznowią, to nam się załączą te obawy związane z zakłóceniami w globalnym łańcuchu dostaw. I to już jest problem, tak, dla i podwykonawców, wykonawców, firm, spółek, tak dalej, cały globalny łańcuch zaczyna nam się szwankować, tak? I w takiej sytuacji ja nie do końca rozumiem optymizm na rynkach, zwłaszcza w temacie na przykład spółek amerykańskich,
to kupowanie tej przyszłości, która jest niepewna, tak? No bo jeżeli zrobią się nam problemy, takie zakłócenia w łańcuchu dostaw, to automatycznie to się będzie odbijało, czy też na klientach danych spółek, czy też na generalnych wynikach, tak? W związku z tym jakieś zagrożenie moim zdaniem jest. Kilka dni temu się pojawił raport agencji ratingowej Moody's i w tym raporcie możemy wyczytać sobie, że koronawirus z Wuhan może być czarnym łabędziem dla rynków finansowych w tym roku, że to może być impuls, który nie jest do końca kontrolowany i jego, tak powiem, skutki ekonomiczne nie są jeszcze znane, tak? Bo my nie wiemy tak naprawdę, jak długo ta epidemia potrwa, no bo jeszcze nie ma kulminacji. Dzisiaj rano się pojawiły takie newsy z Chin, jakoby naukowcy z Zhejiang wynaleźli jakąś szczepionkę na tego koronawirusa, natomiast no, my nie mamy potwierdzeń, że ona jest skuteczna i właśnie też teraz, tutaj parę minut temu się pojawiła informacja, wypowiedź rzecznika WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, który mówi nam o tym, że właśnie w temacie tej szczepionki potencjalnej jeszcze nic nie wiemy, jeszcze nie było żadnego testu, to wszystko jest gdzieś tam jeszcze w fazie, powiedziałbym, laboratoryjnej, tak? Więc jeżeli rynki nie dostaną informacji potwierdzającej dzisiaj bądź jutro rano, że chińskie fabryki wracają z powrotem do pracy od weekendu, no to moim zdaniem znów się załączy tak zwany strach, tak? Czyli ta chciwość bardzo szybko przejdzie w strach, bardzo szybko przejdzie w realizowanie zysków. I teraz właśnie, czy psychologicznie mamy schemat fali B na rynkach? Co jest fala B? Fala B, jak sobie poczytamy w książkach, zwłaszcza liczących fale Eliota, a nie tylko, generalnie chodzi o to, że impulsy korekcyjne mają trzy fale, tak? A, spadek pierwszy to jest A, potem jest B, potem jest C. C jest na dłuższe, tak, na bardziej męczące. A jest dynamiczne, B jest dynamiczne i B właśnie, B jest tak dynamiczne, że większość osób myli falę B z powrotem do zwyżek. Czyli wydaje się, że wtedy, że wszystko się zażegnane, że nie ma problemu, że jakiś dany problem się zupełnie wyciszył i idziemy znów na nowe szczyty. Nieraz je naruszamy, wtedy mamy taką falę B, która przereagowuje. No i teraz tak, jeżeli ja sobie patrzę chociażby na wykresy i weźmy znów ten nasz wykres, który pokazywałem wczoraj i też pokazywałem chyba dwa dni temu, czyli giełda nowojorska, kontrakt CFD na future z indeksu S&P 500, czyli instrument FUS 500. Co to jest? To nowa zwyżka? No nie, bo tutaj było naruszenie, tak? To było naruszenie 31 stycznia, więc to nie jest nowa zwyżka, tak? To nie jest nowa fala, która nas wybije, nie wiem, w ten sposób, tak? Za szybko. To jest raczej właśnie fala B, po której przychodzi ta dłuższa i męcząca fala C. Fala C, gdzie właśnie rynki dochodzą do wniosku, że jednak koronawirus jest trudny być może w oszacowaniu wyników spółek, że rodzi niepewność i tak dalej, i tak dalej. Tak zupełnie abstrahując, jeżeli na przykład patrzymy na wykres Tesli, tak? Czy to jest normalny rynek? Czy to jest rynek jeszcze, który patrzy na fundamenty, tak? No raczej nie, tak? W związku z tym, jeżeli widzimy na przykład taki wykres, fala B, analogicznie teraz, jeżeli przejdziemy sobie do case'ów na dzisiaj, dolar jen, tak? Dolar jen jest silnie skorelowany z tym, co się dzieje na rynkach akcji i generalnie wokół postrzegania globalnego ryzyka. Więc wykres dzisiejszy jest taki, że my tutaj próbujemy naruszać ważny poziom 109,70.
To jest ważny poziom z tego powodu, że w grudniu tutaj dość ładnie trzymał je jako opór. Potem było jego naruszenie, ja tam to mówiłem w tym miejscu, że mogły być spadki, tak, bośmy dotknęli linii z ostatnich 5 lat spadkowej, właśnie w tym miejscu 110-10 i spadki poleciały, tutaj ruch powrotny właśnie. I teraz myśmy powrócili sobie tutaj w tej okolice 109-70. Tutaj już na stronie bossafx.pl dzisiaj rano pisałem właśnie o tym, że ten poziom być może naruszymy, no bo wskaźniki wyglądają dobrze, może podejdziemy nawet tutaj na 110-10, natomiast później pisałem o tym, że wykres wykresem, ale fundamentalnie patrzmy na giełdę, tak? Na to, że tam może się coś być może cofnąć. Patrzmy też na to, że mamy dzisiaj o godzinie 16 w kalendarzu dane z USA, tak? To jest indeks ISM dla usług, ISM dla przemysłu był świetny, tak? Wyciszył obawy związane z obniżką stóp w USA, no ale to usługi mają większy udział w PKB niż przemysł, dlatego dzisiaj patrzymy uważnie na usługi, patrzymy też na dane ADP, to już za godzinę i dokładnie 13 minut, czyli o 14:15, więc tak patrząc czysto technicznie, jest pewne ryzyko, tak, związane z tym, że my tutaj naruszymy, tak, ten poziom 109,70. Nawet jeżeli go naruszymy, to nie jestem pewien, czy to będzie utrwały, tak, czyli nawet gdyby było takie coś, to mówimy później Państwu o tym, że tu jest ryzyko, tak, że ryzyko tkwi właśnie w tej linii spadkowej trendu, ja opuszczę tą linię może o większym ujęciu, proszę bardzo, 2015 rok, maj. I linia bardzo ładnie pracuje. Tyk, 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 tyk. O, i teraz też tutaj widzę, że nam zbiła w styczniu tą zwyżkę. Więc żeby tą linię przebić, to my potrzebujemy naprawdę mocnego impulsu na rynkach, naprawdę mocnego uderzenia, znaczy mocnego popytu na ryzykowne aktywa. Teraz moim zdaniem mamy popyt, ale wynikający bardziej z takiego owczego pędu i bardziej z fali B. Fali B, która raczej nie zaczyna nowego trendu. Tak mówiłem, więc teraz tak, nowe wątki. Co jeszcze dzisiaj do powiedzenia? Funt dolar, tutaj bardzo ważny case, ponieważ mówiący nam o tym, że wczoraj nam się udało bardzo fajnie wybronić linię wzrostową trendu. Ona jest puszczona, proszę Państwa, od dołka z września zeszłego roku przez dołek z października i teraz tu nam się udało wczoraj to bardzo ładnie wybronić. Ten rejon 1,2960 plus minus tam się sprawdził. I teraz rynek maszeruje sobie do góry. Dzisiaj dostał wsparcie z tytułu lepszego PMI dla usług, natomiast no generalnie mimo tego nie udało nam się jeszcze naruszyć połowy fali, znaczy połowy czarnej świeczki z poniedziałku. Świeczki, która przypomnę, że była wynikiem informacji, jakie poszły w rynek, a konkretnie chodzi o to, że Boris Johnson dał dość mocny komunikat o tym, że nie będzie postępował łagodnie w negocjacjach z Unią Europejską. Te negocjacje mogą być trudne i obie strony będą miały duży problem, żeby znaleźć konsensus. No i teraz, jeżeli taki idzie news w rynek, a rynki wiedzą, że 11 miesięcy to jest zbyt krótko na to, żeby wynegocjować jakąś sensowną umowę, no to nam się rozdłuży obawy. Więc ten wykres, który teraz tu widzimy, z nimi jest taki coś, że albo my zobaczymy maszerowanie tutaj w górę i dojdziemy do 1,31 i wtedy powiem tak, że czujemy się bezpieczniej, ale jeżeli zaczniemy zakręcać teraz ponownie w dół, no to właśnie, to już tak dobrze nie będzie, bo nam ponownie będzie testowana linia wzrostowa trendu. Po drugie, jak spojrzymy sobie na wskaźniki, to one jakoś tak wyglądają nie do końca dobrze. To nie jest układ wzrostowy, tak? Na tygodniówce też nie jest układ wzrostowy, zobaczmy.
masę tygodniowe, histogram leci w dół. Więc jest dla funta pewne ryzyko, że tu się nam coś może dziwnego pojawić. Więc ostrzegam, jakby co, że kolejne złe informacje w temacie Brexitu zaczną nam na funcie ciążyć. I nieważne będzie to, czy dane są dobre makro, czy też Bank Anglii zachowuje bierne podejście. Kolejny wątek, to już na koniec wątek związany z eurodolarem. Też to Państwu obiecałem, więc pokazuję. Tutaj też ciążymy na dół. To też może niektórych właśnie dziwić, czemu spadamy, skoro przecież globalne ryzyko podobno jest mniejsze, w związku z tym euro powinno rosnąć. No ale ciążymy, tak? Na RSI 9 dziennym potwierdzenie zniżki jest. Czy to może być ruch powrotny do przybitej linii spadkowej trendu? Być może tak, ale nie do końca. Ale myślę, że na obecną chwilę powiedzmy sobie, że tak. Natomiast ocenimy to potem po skali ewentualnego odbicia. Czyli jeżeli odbicie z okolic 1,10, które się być może pojawi, nie wiem, już do jutra, tak? Na później do jutra, będzie niemrawe, to myślę, że wtedy możemy zastosować manewr taki, że po prostu idziemy ponownie w dół, tak? I się generalnie wysypujemy z tego układu po prostu. Więc też to będzie na pewno pod moim zdaniem powinno być pod większą uwagą, tak? Czyli uważamy na parę funt dolar i obserwujemy uważnie zachowanie się euro-dolara w przypadku właśnie odbicia ponownego od okolic 1,10. Dobrze, to na tyle. Widzimy się jutro też o 12:50. Zapraszam do telewizji Comparing 24 TV i też na YouTube'a. Do widzenia.